Jajko i kokosz na wczasach. Janusz Christa. W grodzie kasztelana Mirmiła szybko zapomniano o zbójcerzach. Nikt nie przypuszczał, że każdy upływający dzień przybliża straszliwe niebezpieczeństwo i zagładę grodu. Zapadła noc. Na skraj lasu wypełzła jakaś złowroga postać. W grodzie wszyscy już posnęli. Mogę dać sygnał. Słyszę śpiew skowronka. W środku nocy? To sygnał ofermy. Kazałem mu hukać jak sowa. Chwil, Filip, tiu. Aj, za co? Ja ci poćwierkam, hultaju, ja ci poćwierkam. Pan kapral zawsze się mnie czepia. Masz do przodka, przez dzisiejszą noc wyfedrujesz 4 metry szybu. Rano w warowni zbójcerzy. Jak się posuwa podkop, mój kapralu? Melduję hegemonię, że za miesiąc będziemy w grodzie Mirmiła. Następnego dnia po opisanych wypadkach przybył do grodu książęcy referent do spraw turystyki i wypoczynku. Nikt się w grodzie zbytnio nie przemęczał, lecz wypoczywać chcieli wszyscy. Niech żyje referent! Pojedziemy na wczasy do wód! Lub w ostępy leśne. O tak, z dala od tej cywilizacji. Kasztelan Mirmił wraz z małżonką prześcigali się w gościnności. Czym chata bogata? Miodu dla referenta. A teraz do rzeczy. Kowal z rodziną chce jechać w góry. Koniuszy domaga się wczasów wędkarskich. Łamignat marzy o luksusowym kampingu. Przemko... Chwileczkę. Przyłóż najpierw pieczęć na mojej delegacji, inaczej książę nie wypłaci mi diet. W porządku, dziękuję i żegnam. Spieszno mi do stolicy. Chwileczkę, a skierowania? Ach, prawda. Mam tu coś dla was. Mirmił zadrżał z oburzenia. W następnej chwili do oczekującego na dziedzińcu tłumu dobiegł wrzask kasztelana. O hultaj, o szelma! Lubawo, daj mi mój miecz! Wkrótce prawda wyszła na jaw. Pożegnanie referenta było więcej niż chłodne. Musiałem obdzielić inne grody. To nie moja wina, że leżycie na uboczu. Skandal! W rozdzielniku pominięto nasz gród! Podam się do dymisji! Przecież dostaliśmy jedno skierowanie. Spójrz w czasy za granicą. Opłacony pobyt w nadmorskiej miejscowości. Dla jednej tylko osoby. Komu mam dać te wczasy? Najbardziej zasłużeni są Kajko i Kokosz. Daj jednemu, to drugi się obrazi. O, jak ciężko być kasztelanem. To prawda. Niech więc sami ustalą, który z nich jest godniejszy tej nagrody. Zrzekam się wczasów na rzecz mego przyjaciela Kokosza. Najbardziej na nie zasłużył. Dzięki, kochany Kajko, lecz nie mogę się z tobą zgodzić. Wiele dokonałem czynów walecznych, lecz ty chyba więcej. Wiem, co mówię. Nagroda tobie się należy. Nie zaczynaj się ze mną spierać! Zawsze musisz mieć ostatnie słowo! Jesteś uparty jak kozioł! To ty jesteś piegrza, makolongwa i sum! Obżarduch! Dajcie mi łuk, ja się zastrzelę! To przez was! Już milczę i nie chcę go znać! Nigdy słowa do niego nie przemówię. O tym, kto pojedzie na wczasy, zadecyduje los! Grajcie w marynarza! Wygrał Kajko. Buu! Mam tu zostać sam, bez przyjaciela! Nie płacz, Kokosz. Mogę komuś oddać to skierowanie. Po namyśle ustalono, że Kokosz uda się na wczasy z Kajkiem bez oficjalnego skierowania. Jadę na gapę! Nieopodal grodu mieszkała ze swoim mężem, dobrym zbójem Łamignatem, ciotka Kokosza, czarownica Jaga. Kra, kra! Kajko i Kokosz wyruszają na wczasy! Co słyszę? Bez pożegnania? Bywajcie zdrowi! Pilnujcie się przed zbójcerzami! Mam nadzieję, że ci hultaje już nas poniechali! Odpoczywajcie beztrosko! Jakuś lelum polelum, tylko nie zrobię krzywdy! O niecnoty, już ja ich nauczę dobrych manier! Jadą,
Daj lepiej pokój swoim czarom. Kleistermeister śrubałata w hulajnogę zmieni fiata. Wielkie nieba. Nasze pojazdy. Czy nie zapomnieliście się pożegnać z ciotką Jagą? Właśnie zamierzaliśmy. Żegnamy cię teraz. Do widzenia, ciociu. Macie szczęście, urwisy, że was lubię. Dlatego wybaczam wam i zwracam wasze wierzchowce. Dam wam jeszcze na drogę wynalezioną przeze mnie rękawicę siły. Pamiętajcie jednak, że możecie jej użyć tylko trzykrotnie. Przyniosę wam swoją maczugę. Przyjaciele maczugi nie przyjęli. Za rękawicę podziękowali i pożegnawszy Jagę i Łamignata, ruszyli w drogę. Kajko i Kokosz od paru już dni podążali w kierunku morza, nad którym mieli spędzić wczasy, gdy nagle drogę im zastąpił nieznany jeździec. Jestem nieulękły wojwit! Wyzywam was na pojedynek! Czego od nas chce ten pomyleniec? Uwaga, on rusza do ataku! Naprzód, rumaku! Rozgromimy tych zbójców i okryjemy się wieczną sławą! Trudno, muszę się z nim zmierzyć, skoro sobie tego życzy. Jeśli padniesz w walce, pomszczę cię straszliwie. Uff, na szczęście koń tego woja ma więcej rozsądku niż jego pan. Wróć, podły tchórzu! Czy zawsze musisz się sprzeciwiać walecznym poczynaniom wita? Już dawno byłoby po nas, gdybym cię słuchał. O zmierzchu przyjaciele dotarli do nadrzecznej osady rybackiej. Spójrz, znajomy koń. To kamraci tego z piórem! Pewno także marzą o czynach walecznych. Co radzisz, brygadzisto? To samo co pierwszemu. Pojedynków im się zachciewa. Posiedzą w lochu, to im przejdzie. Zanim Kajko i Kokosz się spostrzegli, na ich głowy spadła gęsta sieć. Jestem niechulękły wojwit. My się już znamy. Hej, nie mamy nic wspólnego z tym cymbałem. Powiedzcie, bok, niech ty was zapyta, że nie ma woja nadwita. Kim jest ta bogna? Tego jeszcze wid nie wie, lecz zanim ją pozna, musi się okryć sławą bohatera. Och, lecz rumak wita ma pewien feler. Rozumiem, w decydującej chwili bierze nogi za pas. Właśnie, robi to jednak zbyt wolno i bywa, że wita dogonią. Rano przyniesiono więźniom kaszę. Zadrżą zbójcy i smoki, gdy wit odzyska wolność. Zbudźcie się, śniadanie. Ta kasza jest okropna. To tak się karmi w czasowicza? Hihi, kasza jest znakomita, a drzwi mocne. Nic wam stukanie nie pomoże. Nadszedł czas, by wypróbować rękawicę siły mojej cioci. Oto ona. Nadać Boga, takie drzwi! Mieliście rację, za mało soli. Z witem lepiej nie zaczynać. Załataj tę dziurę, nie lubimy przeciągów. Solą smakuje lepiej. Wit lubi wyszukane potrawy. Hej, strażniku, przydałoby się więcej skwarek. Zaczekajcie, pogadam z brygadzistą, tylko nie łamcie już drzwi. Szefie, jeśli nie damy im skwarek, trzeba będzie znowu reperować drzwi do lochu. W żadnym wypadku, nasz limit na remonty bieżące jest na wyczerpaniu. Dajcie im skwarek! Wkrótce cała trójka zaczęła opływać we wszelkie dostatki. Proszę o comber z żubra. Pasztet a la Mieszko. Widy zamawia kawior z poziomkami. Postanowiono pozbyć się niewygodnych więźniów. Zmykajcie, udzielamy wam amnestii. Czy nie macie jakiegoś smoka do pokonania? Z witem poszło łatwo, lecz pozostała dwójka długo stawiała opór. Precz! Bez kokosza nie pójdę. Gdzie mi będzie lepiej? Przynieście mi zaraz pieczeń z dzika i beczkę piwa. Prosimy was, idźcie już sobie. Zrujnują nasz budżet. Wywołają nam kryzys ekonomiczny. Po pewnym czasie... Mimo wszystko będę ich dobrze wspominał. Bałem się, że nie ulegniesz ich perswazjom. Ba, kto by się oparł takim argumentom? Po kilku dniach przyjaciele dotarli do wielkiej wody. W dali widniała wyspa, cel ich wyprawy. Kajko, wymyśl coś. Przecież nie wpuszczą mnie bez skierowania na wczasy. Co jest w tym worku? Dzik, wiozę żywność, by zaoszczędzić dewiz. Sprawdzić! Juhu! Ten dzik jest żywy! Inaczej mógłby się zepsuć. By uiścić opłatę celną za żywego dzika,
trzeba było sprzedać konia. Czemu nie dałeś swego? Psst. Przeprawa na wyspę kosztowała drugiego konia. Siodło mogłeś zostawić, byłoby mi wygodniej. Za dodatkową opłatą nasz statkowy trubadur umili wam rejs śpiewając przebój. Bum tra la la, labie fala, pogoń minie, statek płynie. Mijały godziny. Pogoń minie, statek płynie, bum tra la la, labie fala. Kiedy on przestanie? Kapitanie, już nie chcemy przeboju. Wyłączyć go! Ja się wścieknę. Za dodatkową opłatą nasz statkowy trubadur umili wam rejs, nie śpiewając już przeboju. Bum, tra la la la, chlapie fala, pochwaj minie, statek płynie. Czy to wyspa ranów? Jeśli tak, wypuść mnie już z tego worka. Jesteś tu bezprawnie. Gdy cię zobaczą, możesz mieć kłopoty. Może pokój z widokiem na morze? Dziękuję, mam opłacone miejsce w luksusowym hotelu. Bagażowy! Czemu ten pan musi się tak męczyć? Przecież to turysta. Oto moje skierowanie na wczasy. Mamy już komplet, lecz polecamy w zamian wczasy zdrowotne. Tam mają jeszcze wolne miejsca. Dobrze się składa, jestem wyczerpany fizycznie. Ależ nie, chodzi o kurację żołądkową. Protestuj! Witamy w naszej placówce. Wkrótce pozbędziesz się dolegliwości i staniesz na nogi. Mam skierowanie. Oto twoja kwatera. Życzę miłego pobytu. Nie spóźnij się na obiad. Zdąży. Byłbym zapomniał. Przed obiadem obowiązuje godzina gimnastyki. O nie. Po pewnym czasie... Pora obiadu już minęła. Kiedy ten Kajko przyniesie mi coś do jedzenia? Nareszcie jesteś. Czy wiesz, jaki jestem głodny? Od ust sobie odjąłem. Garść zieleniny? To warzywa. Zalecono mi dietę i dużo ruchu. Głoduję tu już trzeci dzień. Gwiżdżę na takie wczasy. Nie byłem nawet na plaży. Schowaj się. Ktoś tu idzie. Naczelny znachor uznał, że czas poddać cię kuracji. Jemu to dobrze. Przynajmniej ma jakąś rozrywkę. Najpierw wygonimy z ciebie czary i złe duchy. Powieś odzienie na kołku. Nie. Jak wolisz. Dajemy chorym swobodę wyboru. Po godzinie... Pić. Rozsądny pacjent, innych trzeba zmuszać. Ugasiłeś pragnienie, więc czas na masaż. Ja nie chcę. Po zabiegu Kajko poczuł błogie rozleniwienie i senność. Nareszcie koniec. Usłyszał jednak coś, co przywróciło mu dawną rzeźkość. Postawimy bańki? Co mu będziemy żałować? Znakomity efekt daje ta kuracja. Ten już biega jak zając. Mam tego dość. Takich wczasów nie życzę nawet hegemonowi. Po powrocie z zabiegów Kajko nie zastał swego przyjaciela. Poszedł sobie na spacer, a mówiłem mu, żeby się nie pokazywał, bo mogą być kłopoty. Najlepsze lekarstwo, panie, to dieta. Jak dla kogo? Ja pożarłbym żubra z kopytami. Wkrótce wyciągnę nogi, jedząc potrawy, które mi Kajko przynosi. Natrygława, co widzę? Chodź tu do mnie, mój maleńki. Ładny reksio, dobry. Pokaż kokoszowi kosteczkę. Obyś wyłysiał, parszywy kundlu. Tam, gdzie są kości, musi być także mięso. Obejrzę sobie kuchnię. To jakiś nowy pacjent. Nikt go tu nie zna. Rety, teraz nic go nie powstrzyma. Więc to tak, szelmy. Kuracjusze przeżuwają zieleninę, a pies kości sobie obgryza. Bo ma zdrowy żołądek, precz! Ja też jestem zdrowy. Bardzo proszę nie przeszkadzać mi podczas posiłku. Kuchciki za mną! Kucharz z pomocnikami puścili mimo uszu prośbę kokosza. Był to krok nierozważny. Najadłeś się? Więc zmykaj. Dowiedziano się, że przebywasz bezprawnie na wyspie. Kajko, chyba mnie nie opuścisz. Czy możemy już nie jeść trawy? Pozwalam. Teraz wiecie, jak smakują wasze obiady. Zbrojna straż otrzymała jasny i precyzyjny rozkaz. Pojmać Hultaja i wtrącić do najciemniejszego lochu. Mam bony. Gratuluję. Przyjaciele, porzuciwszy sanatorium, zaczęli błądzić wśród ciasnej zabudowy portowego grodu. Uwaga, strażnicy! Szukają mnie! W nogi! Za mną, do tej komórki! Ależ to pułapka bez wyjścia. Rety, idą tu!
odstąpię na chwilę. Co ty? Ja nie muszę! Droga wolna, Kajku. W tym przebraniu jesteśmy na razie bezpieczni. Powiem więcej, budzimy respekt. Gdzie się włóczycie, ofermy? Dołączyć do oddziału! Panie komendancie! Mamy ważny meldunek! Och, teraz wszystko się wyda. Należało dać im klapsa rękawicą siły. Spotkaliśmy poszukiwanego. Byłeś dwóch. Zabrali nam zbroję i uniformy. Jestem cierpliwy. Daruję wam, jeśli powiecie, jak było naprawdę. Sprzedaliście to wszystko zamorskim kupcom, czy tak? To są bezpodstawne insynuacje. Przysięgamy na Rujewita! Kłamcy! Poszukiwany wezwał na pojedynek arcykapłana świątyni Porwita i od godziny jest już w naszych rękach! Komendant straży nie wiedział, że pojmał innego niż zamierzał. To znowu on! Powiedzcie, ciechnie, gdy was zapyta, czy nie ma wuja nadwita. Do świątyni Porwita zbliżył się uroczysty korowód ranów. Rozpoczynało się właśnie święto obfitości oraz związane z nim ceremonie. Otwórzcie bramę, niesiemy Porwitowi kołacz w ofierze. I zamiast mnie schwytali tego cymbała Wita. Jeśli zamierzasz się z tym pogodzić, sam jesteś cymbałem. Witamy cię, służko kapłanko. Ustawcie kołacz u wrót świątyni i zaczekajcie. Arcykapłan musi osądzić przestępcę. Jutro między wszystkich rozdzielę święty kołacz. Za to, że wyzwałeś mnie na pojedynek, mógłbym cię przy tym pominąć. Nie każ go tak surowo, arcykapłanie. Nie jestem okrutny, dlatego rano dostaniesz kawałek kołacza. Potem czeka cię śmierć głodowa. Marsz do lochu. Nieszczęsny woj z dziwną biernością przyjął wyrok i posłusznie wkroczył do podziemia. Wkrótce arcykapłan rozpoczął ceremonię. Witam was, ranowie, i zapytuję, czy mnie widzicie zza świętego kołacza? Nie widzimy. Ani trochę. To bardzo dobrze. Życzę, aby plony w przyszłym roku pozwoliły wam upiec kołacz równie duży. A teraz rozejdźcie się do domów. Ani mru. Bezprawnie wtargnęliście do świątyni Porwita. Nie ujdzie wam to na sucho. Grozi wam śmierć. Odejdziemy stąd, gdy wypuścisz naszego przyjaciela Wojawita. Więc go sobie zabierzcie. Lecz jeśli to się wam nie uda, podzielicie los tego szaleńca. Co się nie ma udać? Hej, Wit! To my, Kajko i Kokoś. Przyszliśmy cię uwolnić. Łap linę i wyłaź! Zostawcie Wita w spokoju! Wit musi tu zostać i niech cię się stąd nie ruszy! A nie mówiłem? Pewno upadł na głowę, lepiej stąd zmykajmy. Trzymaj linę, zejdę po niego. Pospiesz się, nie zostawiaj mnie z nim samego, on coś knuje. Wit chce tu zostać, aj! Uwaga, ciągnę! Musiałem dać mu klapsa! Psst! Nie pozwól mu zbliżyć się do posągu Porwita. Inaczej zginiecie wszyscy. Wielkie nieba, teraz mi to mówisz! Zanim Wit ponownie zetknął się z podłogą lochu, zdążył jeszcze pomyśleć. Bohaterstwo to udręka. Niech panienka odwróci wzrok. Woj bez pasa traci wiele ze swego uroku. Dlaczego puściłeś linę? Wit odczuł to dotkliwie. Musiałem przypasać do supa tego gagatka, bo się zanadto tu wiercił. Wyciągnij nas stąd wreszcie, tylko nie puść znowu liny. Zaczekaj, pomysł z pasem nie jest chyba najlepszy. Muszę wymyślić coś innego. Wojnie powinien rozstawać się ze swoim pasem. Nie wydostaniecie się z wyspy, zaraz zaalarmuję straż grodu. Ochota do czynów walecznych sprowadza na twoją głowę same nieszczęścia. Głowa Wita wszystko zniesie mężnie. Och, nie! Teraz ręce mam wolne, łapcie linę i jazda na górę. Mógłby okazać nam wdzięczność, już drugi raz wyciągamy go z opresji. Podziękuję nam, jeśli przeżyje. Uchodźcie stąd. Zapadła już noc, spróbujemy zdobyć na przystani jakąś łódź. Przy bramie stoi straż, pilnują tego wielkiego kołacza. Podniosą alarm, gdy zobaczą Wita. Jest ich tylko dwóch, łatwo się z nimi uporamy. Mam lepszy pomysł. Stój, kto idzie? Zmiana warty. Hasło! Po co te formalności? Idźcie spać, chłopcy. A ja? Dlaczego nikt mnie nie zmienia? Tam do kata nie spostrzegliśmy trzeciego.
Damy sobie radę we dwójkę. Nie opuszczę pasterunku, zanim nie nadejdzie mój zmiennik. Nie ma czasu do stracenia. Znam tylko jeden sposób na tego służbistę. Trudno, tylko zrób to delikatnie. Pomóż mi dźwigać Wita. Chwileczkę, nie ruszę w podróż morską z pustym brzuchem. Dlaczego nie podali hasła? Nie znamy ich nawet z widzenia, trzeba obudzić komendanta. To podejrzane! Ogłaszam alarm Straży Grodu! Niebawem zbrojny oddział stanął u wrót świątyni Porewita. Natrygławaj, swroga! Brakuje połowy świętego kołacza! Czy tam mój zmiennik? Hasło, stój bokolny! Wtrącili arcykapłana do lochu! Daleko nam nie ujdą, przeszukamy cały gród! Za mną! Znajdziecie ich na przystani, chcą uciec łodzią z naszej wyspy! Zrobię z nich baranie szaszłyki! Nareszcie możemy się pozbyć tych przebrań. Pyszne ciasto, nom nom! Widzę ich! Idą w kierunku wybrzeża! Już nam nie umkną! Są czółna! Nie wyruszę na morze w byle łupinie, poszukaj większej jednostki. Na końcu tego pomostu stoi łódź żaglowa. Rety, zdaje mi się, że za długo marudziliśmy. Mamy was! Domyślacie się, co was czeka? Podaj mi rękawice siły. Rzuć w nich czymś, może witem. Dziękujemy za gościnę i żegnamy. W nich! By! Zarządzam odwrót do brzegu, marsz! Zimna kąpiel dobrze wam zrobi. Stawiam żagiel. Zmykajmy, zanim się opamiętają. Nie mogę odplątać łańcucha. Daj rękawice siły. Prędzej. To zbyt błahy powód, by jej używać. Gotowe. Brawo, a więc w drogę. Łódź odpływa. Nie bój się, trzymam łańcuch. Oj! A drugi koniec nie był wcale obwiązany. Oj! Powiał wiatr i łódź pożeglowała na morze. Jej jedyny pasażer zaczął odzyskiwać przytomność. Powiedzcie, kachnie, gdy was zapyta, że nie ma woja nadwita. Kajko i Kokosz mieli tylko jedno wyjście, zawrócić do brzegu. Z czasów mi się zachciało. Kajtulu, ratuj, oni zrobią z nas marmoladę. Przeciw takiej ciżbie nawet nasza rękawica siły niewiele pomoże. Gotuj broń! To jacyś straszliwi mocarze. Ten mały jedną ręką pomost przewrócił. Więc co potrafi ten grubas? Ja się boję. Na nich siecz, kuj, rąb! Stójcie! Czy zapomnieliście, że podczas święta obfitości nie wolno przelewać krwi? Ależ tak, to prawda. Oni mogą o tym nie wiedzieć, to cudzoziemcy. Na co więc czekamy? Dzięki ci, piękna panno, z nieba nam spadłaś. Dokąd, psu braty? Wracać! Sami mnie poradzę! Moi strażnicy uciekli, a złoczyńcy flirtują sobie z twoją służką kapłanką. Zajmę się nimi osobiście, a wtedy biada im. O wielki Porewicie, użycz mi swej siły. Arcykapłan wyjął z dłoni posągu róg i wypił z niego łyk czarodziejskiego miodu. Musicie uchodzić stąd czym prędzej. Najpierw odprowadzimy panienkę do domu. Czyż nie rozpierzchli się wszyscy przede mną? Hej, panienko! Gdzie ona się podziała? Posłuchajmy jej rady i ruszajmy w drogę. Ach, arcykapłan. Chcesz z nami znowu zadzierać? Lepiej nie złość Kajka. Wolę się do nich nie zbliżać. Zaraz ich poskromię. Padnijcie na twarze, złoczyńcy. Pokajajcie się przed arcykapłanem Wielkiego Porywita! Rety, co się ze mną dzieje? Kręci mi się w głowie. Nie potrafię oprzeć się jego woli. Jesteśmy ci posłuszni, panie. Bez wahania spełnimy każdy twój rozkaz. I cóż ty na to, komendancie? Nie lękaj się ich, arcykapłanie. Reszty dokona mój miecz. Schowaj broń. Przelewanie krwi jest dziś zabronione. Zjedli połowę świętego kołacza. Zasłużyli na śmierć. Nie jestem okrutny. Pozwolę im odpłynąć. Wracajcie tam, skąd przybyliście. Opuśćcie naszą wyspę w pław!
Nikt nie przepłynie takiej drogi. Jesteś genialny, panie. Kajko i Kokosz posłusznie weszli do morza. Czarodziejski miód Porewita sprawił, że Kajko i Kokosz musieli usłuchać rozkazu arcykapłana. Odpłynęli już bardzo daleko. Gdy wolno zaczęła im wracać świadomość... Kajko, zimno mi, może byśmy rozpalili ognisko. Skąd tu tyle wody? Fatalnie, nadmiar wilgoci wywołuje reumatyzm. Ależ my jesteśmy na pełnym morzu. Co mówisz? A więc prócz reumatyzmu grozi nam również utonięcie. Psst, słyszę, że nami plusk wiosę. To na pewno pogoń z wyspy, uciekajmy. Dokąd? Opuszczają mnie siły. Gdzie jest ląd? Najbliższy wprost pod nami, lecz nie spiesz się do niego. Zatrzymajcie się. Jak długo mam was ścigać? Kokosz, stój! Ja się nie poddam. Wkrótce Kokosz spostrzegł swoją pomyłkę. Przyjaciele resztkami sił wpełzli do czółna, które służka kapłanka przyholowała im na pomoc. Uff, ponownie uratowałaś nam życie. Nigdy ci tego nie zapomnimy. Muszę wracać. Żegnajcie. W łodzi znajdziecie flakonik z odrobiną czarodziejskiego miodu Porewita. Co mi po tej kropli miodu? Dobre to na deser. Teraz marzę o sztuce mięsa. Już świta. Patrz, widać brzeg. Żaglowiec! Skończy się wreszcie nasza udręka i to nudne wiosłowanie. Znowu jacyś hultaje wpłynęli na nasze wody terytorialne. I już z nich nie wypłyną. Zobaczyli nas, płyną tu. Ahoj! Czy możecie nas podrzucić do brzegu? Rety, to rozbójnicy z Jomsborga. Spróbuję już nigdy nie jechać na wczasy. Prosiliby ich podrzucić na dno. Kłaniajcie się rybom. Życzcie im od nas smacznego. Jednemu z nich wypadło jakieś pismo. Pływa po wodzie, ależ to jest skierowanie na wczasy. To zmienia postać rzeczy. Jarbiorn popiera ruch turystyczny. Wpływy z czasowiczów nadmorskich są główną pozycją naszego budżetu. Po niedługim czasie Kajko i Kokosz wpływali do Jomsborga, straszliwej warowni pirackiej. Jarlu Bjornie, jakie atrakcje nas tu czekają? Zapewniamy przybyłym do nas w czasowiczą moc igrców, zabaw i rozrywek kulturalnych. To ostatnie zaciekawia mnie szczególnie. Najweselej będzie, gdy ujrzycie rachunek, jaki wam wystawimy. To mi się najmniej podoba. Nie mamy ani grosza, lecz lepiej im tego nie mówić. Trafiliście w samą porę. Właśnie zaczynamy pokazy cyrkowe. Bardzo lubię tę krwiożerczą bestię. Jakie znasz sztuki? Gdzie jest treser? Zaraz go ujrzycie. To jakiś głupek. Ośmielił się wyzwać mnie na pojedynek, gdy go spotkałem żeglującego samotnie po morzu. O zgrozo, domyślasz się kto to? Chyba tak. Oto drugi zawodnik. Powiedzcie śmich, niegdy was zapyta, że nie ma wuja nadwita. Gotowe, start! Uch, nie! Mimo, że wit pędził co sił w nogach, już na piątym okrążeniu przeciwnik zaczął go wolno dochodzić. Kajku, ratujmy Wita! Pożycz mi swój topór. Ale ubaw! Chciał walczyć z Bjornem, niech więc teraz pokaże, jaki jest odważny. Spróbuję waszą odwagę wystawić na próbę. Siła odśrodkowa cisnęła bestię w największą ciżbę Jomsborczyków. Głupie żarty! Ratunku! Zepsuli całą zabawę! Ajajajajaj! Nie podobają mi się ci wczasowicze! Poznajcie ich ulękłego Wita! W głowie mu się zakręciło. Uciekajmy! Polepszyć drzwi! Znakomity pomysł, sami tego chcieli. Już się do nich dobiera! Ten cymbał wciąga nas w coraz większe tarapaty! Otrzymana od ciotki Jagi rękawica siły po raz trzeci wybawiła przyjaciół z opresji. Po
tym, co przeżył, może stracić wrodzoną krwiożerczość? Zmarnowali naszą bestię. Odpłacę im za to. Poszatkujmy ich jak kapustę! Najpierw mi powiedzą, jak tego dokonali. To bardzo proste. Mamy czarodziejską rękawicę, która ustokratnia naszą siłę. Oczy Jarla Bjorna zapłonęły chciwością. Wspaniałe! Puszczę was wolno, jeśli ją otrzymam. Użyliśmy ją trzykrotnie, a więc straciła już swoją moc. Psst, ani mru. Oto ona, Bjornie. Weź ją i nie używaj zbyt często. A teraz żegnajcie, kończy się nasz urlop. Stać! Muszę wpierw sprawdzić, czy mnie nie oszukujecie. Zadam nią cios jednemu z moich zuchów. Ochotnicy, wystąp! Jestem słabego zdrowia. Mam żonę i dzieci. Może ty? Ja chcę żyć! Podli tchórze, nie wstyd wam przed tymi wczasowiczami. Obiecuję, że cios będzie bardzo słaby. Skoro tak, wit gotów poddać się pchubie. Wit niczego się nie boi. To faktycznie cudowna rękawica. Padł zanim zdążyłem go dotknąć. Dobrowolnie się zgłosił. Od razu wyglądał mi na głupiego. 121, 122, 123, 124, 125, 126. Teraz nikt mi się nie oprze. Żegnaj, Jarlu Bjornie, czas nam w drogę. Zawsze wlezie, gdzie nie trzeba. Psst, wit udaje. Wiedziałeś, że rękawica siły straciła już swoją moc? Naturalnie. Odwaga wita ma swoje granice. A to spryciarz. Mogli oni pokonać bestię niedźwiedzia, mogę teraz i ja. Siadaj już do łodzi. Chwileczkę, ten pirat musi nas zaopatrzyć na drogę w żywność. Nie będę go od razu nokautował, pobawię się z nim całą rundę. Na początek lekka seria, to mu da wiele do myślenia. Dobrze, skoro tak, zadam ci cios decydujący. Potrzebujemy prowiant na drogę, gdzie jest Jarl Bjorn? Wypróbowuję na niedźwiedziu waszą rękawicę siły. Co? Ładną mu dali rękawicę. Łapać oszustów! Odpływamy bez prowiantu, prędko! Mamy ich, Jarlu Bjornie! Aby cię ucieszyć, zaraz utniemy im głowy! Stać! Zabraniam! Ktoś się tu jednak za nami ujął. Jedyna poczciwa dusza. Panie, zanim zginą, pozwól mi się z nimi trochę pobawić. Zgoda, kacie, najpierw weź ich na męki. W ponurym lochu trójka skazańców oczekiwała swojego losu. Wit nie lubi tortur. Boję się, Kajko. Gdybym chociaż mógł przedtem coś przekąsić. Masz przecież ten miód, który nam dała służka kapłanka. Zapomniałem o nim. Może mi doda odwagi? Oczy płoną ci niezwykłym blaskiem. Czy poczułeś się lepiej? Po tej kropli znasz przecież mój apetyt. Strażniku, skazańcy mają prawo do ostatniego życzenia. Przed śmiercią chcę ostatni raz się najeść. Zaraz kat was nakarmi do syta. Pirat spojrzał kokoszowi w oczy i stała się rzecz dziwna. Och, panie! Spełnię każde twoje życzenie! Skompletowałem narzędzia! Pędzę do pracy! Pokaż swój kunszt! Osobiście zetnę im głowy, gdy już zaczną żałować, że zakpili z Jarla Bjorna. Od kogo zaczniemy? Lecz co tu się dzieje u licha? Może jeszcze polędwicy? Nie przeszkadzaj mi przy jedzeniu. Ale jest naturalnie, najmocniej przepraszam. Kokosz? Zdaje mi się, że oni są posłuszni twoim rozkazom. To prawdy? Każę mu stanąć na głowie. Okazało się, że miód porewita posiada niezwykłe właściwości. Czy dobrze? Spróbuj jeszcze parę razy podskoczyć. Czas dokonać zemsty i uciąć im głowę. Kat już dość z nimi poigrał. Lecz cóż to, moi piraci założyli kółko baletowe. Jarlu Bjornie, dostaliśmy rozkaz! Jak śmiecie, hultaje, tylko ja tu rozkazuję! Hopla! Musimy cię nauczyć fruwania! Każę zrobić z was marmoladę! Słabo poszło! Trzeba powtórzyć! Nie!
Nikt nie słuchał Jarla Bjorna. Jomsborczycy niczym zahipnotyzowani, ślepo spełniali wszystkie rozkazy kokosza. Marny będzie nasz los, gdy ta banda oprzytomnieje. To prawda, a więc zmykajmy czym prędzej. Twoje życzenie jest dla Wita rozkazem. Nie śmiem ci się sprzeciwić. Zanim kokosz zdążył wspomnieć o żywności na drogę, był już daleko od warowni Jomsborg. Trójka wioślarzy szybko przebyła drogę dzielącą ją od stałego lądu. Uff, nareszcie jesteśmy bezpieczni. Żegnajcie, Witowi spieszno do nowych czynów bohaterskich. Stój, chcesz sprowadzić na nas nowe nieszczęścia? Ani kroku bez nas. Wit jest ci posłuszny. Niezwykłe właściwości miodu Porewita po raz ostatni odniosły skutek. W drogę do grodu Mirmiła cała trójka ruszyła razem. Jarl Bjorn był wielkim mocarzem. To mu pozwoliło znieść trudy nauki fruwania. Przysięgamy na Wielkiego Tora, że to były czary. Coś nam kazało słuchać rozkazów tego grubasa. Pałamy chęcią zemsty! Zemsta, oto słowa godne Jomsborczyków. Dajcie mi mój topór i zbroję! Jak ich odnajdziemy? Odkąd pirat Olaf przeszedł na emeryturę, zajmuje się jasnowidzeniem. Aby wpaść w trans, potrzebny mi jest pewien rekwizyt. Zaraz go otrzymasz. Po pewnym czasie... Mów, rekwizyt jest już pusty. Widzę gród nad jeziorem, do którego zdążają. Gród jest warowny, lecz mieszka w nim lud spokojny i niechętny walce. Wiem, gdzie to jest. Wkrótce długie łodzie pełne piratów ruszyły w pościg za uciekinierami. Mądrze postąpiłem, zabierając Wita z nami. Od 5 dni nie spotkała nas żadna zła przygoda. To Kroczset, nie można go spuszczać z oka. Tym razem to nie jego wina. Wolę siedzieć na dole. Uważaj, kokoś! Witowi było gorąco i zdjął... Szyszak! Niebezpiecznie jest zostawić go samego, lecz być przy nim też nie lekko. Minęło jeszcze kilka dni, zanim trójka wojów ujrzała cel swojej wędrówki. Hurra, nareszcie! Mirmiłku, Kajko i Kokosz wrócili z czasów! Nie mogłem się już ich doczekać. Jacy wypoczęci! Należała im się ta nagroda. Przyprowadzili gościa! Witajcie! Czy zbójcarze wam nie dokuczali? Ostatnio siedzą cicho. Powiedzcie każdej, kto ha zapyta, że nie ma woja nad Wita. Na powitanie przybyłych Mirmił wydał ucztę. Nikt nie przeczuwał groźby, jaką niosła nadchodząca noc. Jesteśmy na miejscu. Wodzu Hegemonie melduje, że przed miesiącem twoi zbójcerze pod moim nadzorem rozpoczęli wdrążenie podkopu pod gród Mirmiła. Obiecałeś, że za miesiąc podkop będzie gotowy. O tym właśnie chcę ci zameldować. Jesteśmy gotowi do ataku. Chwała wam, zbójcerze. Wasz trud wynagrodzą łupy, jakie niebawem zdobędziemy. Ruszaj pierwszy. Dlaczego zawsze ja? Po wieczornej uczcie w grodzie wszyscy spali. Z lochu zaczęli na dziedziniec wypełzać zbójcerze. W tym samym czasie, po opuszczeniu swoich łodzi, do grodu podkradli się piraci z Jomsborga. Jarlu Bjornie, wały są wysokie, a brama mocna. Od czego mamy topory? Ahoj, patrzcie, te fermy zapomniały ją zamknąć. Gród śpi, łatwo sobie poradzimy. Wodzu, tam się coś rusza! Widzę zbrojne postacie! Zdrada. Przygotowali się na nasz atak! To zasadzka! Za mną odpłacimy tym psu bratom za doznane zniewagi! Sprowadzili posiłki! Na nich bij, pokażemy im, co zbójcerze są warci! Wiedzieli o naszym podkopie! Siły były wyrównane, to też walka zapowiadała się bardzo ciekawie. Hałas bitewny postawił na nogi mieszkańców grodu. Jakieś wojska znalazły sobie w moim grodzie dogodne miejsce do boju. Co to za hałasy? W grodzie obowiązuje cisza nocna. Przeszlapię skórę temu, kto mnie zbudził. Ryty, to Bjorn ze swoimi piratami. Ci dadzą mi łupnia, uciekajmy. Zaczekaj, jest tu także Hegemon ze swoją bandą. Wielkie nieba! Łobuć dzieciaki, takiej ładnej bitwy mogłyby już nigdy nie zobaczyć. Wkrótce wały grodu zapełniły się kibicami, którzy ochoczo zaczęli dopingować obie drużyny.
Dopiero z nastaniem świtu walczące strony zaczęły wykazywać braki kondycyjne. Rano gadający kruk Gdaś przyniósł Jadze i Łamignatowi straszliwą wiadomość. Kra, kra! Piraci zbójcerze napadli na gród! Była okropna bitwa! Nieszczęsny Kajko i Kokosz, nieszczęsna Lubawa i Mirmił! O, lelum polelum, bez pomocy mojej maczugi pewno wszyscy polegli! Pospiesz się z boją, Łamignacie! Dziś w grodzie potrzebni są siłacze! Może jeszcze zdążę! Uważaj na siebie! Do mnie kto żyw, maczuga Łamignata wspomoże was w potrzebie! Lecz cóż to, lelum polelum? Napastnicy zadali sobie nawzajem tyle razów, śniaków i guzów, że mało który mógł o własnych siłach ustać na nogach. Bywaj, Łamignacie, przybywasz w samą porę. Odłóż maczugę i pomóż nam w pracy. Musimy tu posprzątać. W całym grodzie tylko jedna osoba nie podzielała ogólnej radości. Dlaczego nikt Wita nie obudził? Taka okazja do wykazania męstwa może go już nie spotkać. Koniec. Coś było nie tak. No, zaciąłeś się. Warto se wcześniej przeczytać. Dzięki ci, piękna panno. Dobrze się składa, jestem wyczerpany Nie. Podaj mi rękę, Schowaj broń, przelewanie krwi jest dziś zadanej, bo... Przyniosę wam... Kaszel wytniesz? Tak. Do świątyni Porewita zbliżył się uroczysty Wkrótce arkę... O nie! Nie, inaczej. O nie! O nie! O nie! Och nie! Musiałem przypasać do słupa tego gagatka, bo się Po co te formalności? Idźcie spać, chłopacy. Idźcie spać, chłopcy. Mamy już komplet, lecz polecę... Nie mogę tego komplet i lecz powiedzieć razem. Ja chcę być katem. Już kat jest nagrany. Aha. Pałamy! Pałamy chęcią zemsty! O, super, to pasuje do obrazka. To jakiś głupek ośmielił się wyzwać mnie na pojedynek, gdy... Jom zborczyków. Dajcie mi mój topór i mi... Nie podobają mi się ci w czasopisze, wiesz. Przez ramię krzyczy. Mogli oni pokazać. Jeszcze raz. To mu da wiele do myślenia. Wodzu Hagebonie, melduję, że przed miesiącem twój zbój tfulebłe. Nareszcie koniec.